przygody z wyciągarką już za nami. W dzisiejszym odcinku będziemy przeprawiać się przez błoto. Do jazdy w błocie w przypadku L200 najlepszym wyborem jest tryb napędu 4 LLC z blokadą centralnego mechanizmu różnicowego oraz reduktorem. Wybieramy tryb manualny automatycznej skrzyni i poruszamy się na drugim i trzecim biegu. Mimo braku odpowiednich opon, L200 świetnie sobie radziło w grząskim terenie. Na tyle dobrze, że Ania zapomniała o ich braku. Czasami wydawało mi się, że coś pójdzie prościej, a w trakcie okazywało się, że no nie do końca. Podekscytowana postanowiła przejechać odcinek, który bez specjalistycznych opon na błoto był raczej nie do pokonania. Nie ma to jak dobra wklejka. No i zakopałam się! Nie wyglądało to groźnie. Nagle okazało się, że samochód się zakopał i to zakopał się tak porządnie, że nawet nie wiedziałam, czy wysiądę z tego samochodu. No to nie jest do śmiechu. I masz wrażenie, że dasz radę, a tu okazuje się, że no tak, nie do końca. I gaz do dechy nie za wiele pomoże, bo ciągnie cię w dół. Ta sytuacja trochę ostudziła Anię. Instruktor Adam Szyszko, który przez cały czas otaczał Anię opieką, musiał jej pomóc. Używając wyciągarki w drugim asekuracyjnym L200, wyciągnął Anię z opresji. I stało się, zakopałam się w błocie. Na szczęście mam kumpla, który mnie wyciągnie. Podsumowując, by bezpiecznie pokonać błotnisty teren, trzeba użyć blokady centralnego mechanizmu różnicowego. Używaj drugiego lub trzeciego biegu. Utrzymuj stałe przyspieszenie. Jeżeli samochód utknie na tyle, że przestanie jechać, staraj się ruszyć na wstecznym lub użyj wyciągarki, aby odzyskać przyczepność. Możesz zawsze poprosić o pomoc przyjaciela, jeżeli jest innym autem w pobliżu. Powodzenia! To były dla mnie bardzo cenne lekcje. Mam nadzieję, że wy też na nich skorzystacie. No to co, chyba jesteśmy gotowi na Dakar. Do zobaczenia. Drive at Earth, Mitsubishi Motors.